Partnerem audycji jest firma Authenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online. Wydaje mi się, że bycie optymistą albo pesymistą to jest chemia naszego mózgu. Myślę, że dobrym przykładem jest jeden z naszych robotów, Richard. Ma gdzie swoje imię. Roboty mają imiona, każdy robot, tak. Założyliśmy tą firmę. To chyba zawsze wygląda podobnie, że pracowaliśmy jeszcze dla naszego poprzedniego pracodawcy, a po godzinach wieczorami pracowaliśmy nad pomysłem przedsięwzięcia własnego. W weekendy żeśmy się tam spotykali. Swoją drogą ten nowy VP of Engineering był fatalny i dopiero trzeci był dobry, więc... Przeżyłeś roller coaster. Na pewno. Natomiast to był ten moment, kiedy też doszedłem do wniosku, że dojrzałem, żeby być CEO. Także jakby budowanie firmy od początku, ustalanie kultury firmy, tych wartości, wokół których pracujemy, jak traktujemy ludzi, kogo zatrudniamy, jak pracujemy razem, że to mi się wydało takie ważne i też poczułem, że to teraz ja chcę to kształtować. Chcę pracować z osobami, które są zaangażowane, zainteresowane i takie jakby skupione, ale to nie znaczy, że ja chcę, żeby pracowały 16 godzin dziennie. Witaj. Cieszę się, że zainteresował Cię ten materiał. Tworzyłem ten podcast dla Ciebie, byś mógł budować i z sukcesem rozwijać swoje biznesy. Moi goście, założyciele, prawdziwi eksperci z pewnością dadzą Ci wiele cennych wskazówek i inspiracji, jak robić to szybciej, łatwiej, efektywniej. Ale uważaj, nie będziemy niczego owijać w bawełnę. Przed Tobą, przedsiębiorcą, wyjątkowe wyzwanie. Wytrwaj w tej drodze, rozwijaj swoją firmę z sukcesem. Ale pamiętaj, jak wygląda prawdziwy biznes, taki bez lukru. Zaczynajmy. Gościem audycji jest Kacper Nowicki. Kacper, dziękuję, że odwiedzasz mnie w studio biznesu bez lukru. Dziękuję za zaproszenie. Na okoliczność spotkania z Tobą obejrzałem w weekend na Netflixie film z Jennifer Lopez w roli głównej pod tytułem Atlas. Widziałeś już ten film? Koniecznie go obejrzyj. Ty mówisz o sobie, o swojej firmie. We are teaching robots the real world, czyli uczymy roboty prawdziwego świata, prawdziwego życia, tak? Tak. Bo historia ludzkości w tym hollywoodzkim wydaniu, ona tam, wiesz, mogła się wcale niedobrze potoczyć. To nie był pozytywny scenariusz. Powinniśmy być pesymistami czy bardziej optymistami w kontekście tej nadchodzącej technologii czy sztucznej inteligencji? Czy to tylko scenariusze hollywoodzkie są tak ekscytujące, czy życie biznesowe może być równie podniecające w tym zakresie? Dziękuję za to pytanie. Wydaje mi się, że bycie optymistą albo pesymistą to jest chemia naszego mózgu. Czy to zależy od każdego z nas? To zależy od każdego z nas. Wydaje mi się, że ta moja chemia jest taka, że jestem optymistą, więc pomimo, że w biznesie i w innych sytuacjach powiedzmy geopolitycznych, staram się być też realistą, nie tylko optymistą. Skąd ten optymizm się bierze w takim razie, Kacper? No chyba ja jestem świadkiem niesamowitego rozwoju świata od momentu, kiedy byłem mały. Chodziłem do szkoły w czasach komunizmu, do świata otwartego i globalnego. Teraz może pewne chmury i cienie nadchodzą, wojny wokół nas i deglobalizacja, ale wydaje mi się, że wciąż nasza cywilizacja posuwa się w dobrym kierunku. Jest mniej osób, które cierpią na głód, na różne choroby. Wydaje mi się, że tutaj często niedoceniany jest rozwój naszego jakby globalnego społeczeństwa. Więc pewna rola czy doza optymizmu wokół tego jest i myślę, że technologia ma ważny wpływ na ten rozwój ludzkości. Myślę, że jest jeszcze sporo do zrobienia w obszarze technologii. Mija właśnie 7 rok Waszej działalności biznesowej. Twoja firma Nomagic, gdzie jesteś CEO i co-founderem, wchodzi więc w taki dorosły wiek. Nie wszystkim się udaje dożyć tego czasu. No co ja mówię, większości się nie udaje. Dlaczego Wam się powiodło? Dlaczego te pierwsze lata przykuły się na coś wartościowego, nadal funkcjonujecie, zapewne powiesz mi o tym, jakie stoją też ambicje za tą działalnością, ale te pierwsze lata, najtrudniejsze w biznesie.
Tak. Trudne pytanie. Wydaje mi się, że budowaliśmy firmę z pewną świadomością. Ja i moi współzałożyciele mieliśmy doświadczenia biznesowe poprzednie. Wiedzieliśmy, co chcemy zbudować i mniej więcej jak. Wybraliśmy się na taką dość trudną podróż, którą jest budowanie tak zwanego deep techu, czyli długi czas, który trzeba zainwestować w to, żeby zbudować rozwiązanie, które wreszcie jest dla tych klientów dostępne i wartościowe. Myślę, że ten kawałek drogi przeszliśmy skutecznie. No, przed nami jeszcze komercjalizacja. Mamy klientów, ale ta potrzeba wzrostu jeszcze wciąż jest. Więc my jeszcze pomimo 7 lat jesteśmy startupem. Są różne definicje startupu, ale jak jeszcze wciąż bierzesz pieniądze od inwestorów, to myślę, że jesteś startupem. Czyli chcesz powiedzieć, jeszcze nie sprzedajecie, czy już sprzedajecie, ale na mniejszą skalę? Sprzedajemy, ale to jest jeszcze w mniejszej skali. To jest teraz ten moment, kiedy inwestujemy w sprzedaż, rozwój, wzrost. Nomagic świadczy usługi oparte na inteligentnej robotyce dla handlu elektronicznego, prawda, detalicznego, automatyzując pewne procesy związane z pobieraniem z magazynu, sortowaniem, pakowaniem. Mhm. One zapewniają, wiesz, mówicie, wydajność, niezawodność, skalowalność. To są takie trochę marketingowe hasła. Ja jestem marketerem, więc one mi się bardzo podobają, ale powiedz mi tak, w rzeczywistości, gdybym był takim polskim Amazonem, to co, dlaczego miałbym chcieć korzystać z waszych rozwiązań? Tak. No nie wiem, czy bywałeś w magazynach dystrybucyjnych czy logistycznych dotyczących e-commerce. Tam jest ta sympatyczna paczka, która przychodzi od kogoś ze sklepu internetowego czy z jakiegoś zamówienia Allegro, ładnie zapakowana, otwieramy i tam jest ta rzecz, którą żeśmy sobie zamówili. To jest takie przyjemne doznanie. Zbudowanie tej paczki to jest mnóstwo manualnej pracy w magazynie gdzieś pod dużym miastem. I ci operatorzy tych magazynów od lat automatyzują proces składowania, wysyłki czy przyjmowania produktów do tego magazynu. My jesteśmy kolejnym etapem tej automatyzacji. Po prostu te rozwiązania, które oferujemy, one powodują, że ludzie nie muszą wykonywać bardzo manualnej i powtarzalnej pracy. Jakiej na przykład? Właśnie tego pakowania, sortowania. Tak, no myślę, że dobrym przykładem jest jeden z naszych robotów, Richard. Gdzie ma swoje imię. Roboty mają imiona, każdy robot, tak. Gdzie jest taki podajnik, na którym przyjeżdżają pudła, dość duże. W takim pudle jest powiedzmy 20 różnych przedmiotów, to są ubrania, fashion. I to, co ta osoba ma zrobić, to wyjąć to ubranie, wskanować kod kreskowy i wrzucić do takiej zrzutni i to potem wpada do torby w takim sorterze olbrzymim, który ma kilkaset tysięcy tych toreb. No i człowiek jest w stanie tą pracę wykonywać dość szybko, powiedzmy 800 takich wrzuceń na godzinę. Wykonuje tą pracę 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, stojąc jakby w tym samym miejscu. Wydaje się, że to jest taka rzecz, którą można by zautomatyzować robotem. Ten nasz Richard stoi w tym miejscu i wykonuje tą pracę. Wydawałoby się, że to jest banalne i łatwe. To, co w tym jest trudne, to że najprzeróżniejsze przedmioty przyjeżdżają w tych pudłach. Małe, duże, kurtki puchowe, t-shirty, majtki, koszulki, dżinsy i tak dalej. Trzeba skanować kody kreskowe, to jest w miarę trudne na miękkich przedmiotach, ułożone w różnych miejscach. No ale to jest jakby to, co przynosimy do tych operatorów. Rozwiązanie, które działa jakby dobrze i wypełnia taką rolę. Ty masz takiego Richarda i jeszcze wiele innych robotów do innych Sophie, czynności. Fionę, tak. Te czynności wciąż są dość podobne, to może za mocno powiedziane, ale w tych zautomatyzowanych magazynach większość dóbr jest przechowywana właśnie w pudłach plastikowych 40 na 60 cm. No i jakoś trzeba z tych pudeł wyjmować albo do nich wkładać, a potem wrzucać do sortera, wkładać do pudełka kartonowego, wkładać do takiego wózka, który ma miękką podłogę, który gdzieś zostanie dalej zawieziony. Więc to są takie
jakby kroki procesu w tym dość automatycznym magazynie, które dzisiaj nie są zautomatyzowane, stoją tam ludzie, a są na tyle powtarzalne, że można to zautomatyzować pracą robotów. Richard sobie z tym dobrze radzi, a człowiek może zająć się znacznie bardziej ambitnymi czy bardziej intelektualnymi zadaniami, tak? Czy jest jakaś misyjność za waszym biznesem? Ja myślę, że jest. Tą misją jest to, że logistyka jest dość ważnym procesem jakby społecznym, cywilizacyjnym. Ja na to patrzę od tej strony, że mieszkamy w miastach żywności nie produkujemy, ta żywność jakoś musi tu dotrzeć, żebyśmy dalej mogli mieszkać w miastach, tak, żeby nie każdy mieszkał na swoim polu i tam uprawiał swoje ziemniaki. No więc to jest właśnie logistyka, dostarczanie tych dóbr. My się może trochę bardziej zajmujemy e-commerce niż dostarczaniem jedzenia do sklepów, ale to jest jakby w tym samym obszarze. No a myślę, że patrząc na procesy, które widzimy dzisiaj, zainteresowanie tą pracą w magazynach jest mniejsze. Myślę, że to nie jest jakby wymarzona... Po stronie człowieka, prawda? Po stronie człowieka, że to nie jest wymarzona praca dla naszych dzieci. Oczywiście jest to praca, która przynosi zarobki i dzisiaj jest wykonywana przez ludzi. Natomiast patrząc na statystyki tego, jak długo ludzie pracują w magazynach, to na przykład Amazon opublikował taką statystykę, czy ona się może wymknęła Amazonowi, że coroczna rotacja w magazynie to jest 140%. Czyli 100% ludzi przychodzi i odchodzi i 40% ludzi przychodzi i odchodzi i to się wszystko dzieje w ciągu jednego roku. I to oczywiście nie jest prawda, bo tam są ludzie, którzy pracują dłużej, ale na których stanowiskach to tam się 3 osoby rocznie wymieniają. Więc to pokazuje, że ta praca, ona jakby jest potrzebna, bo my chcemy dostawać te paczki czy mieć jedzenie w sklepach, ale zainteresowanie społeczne wykonywaniem tej pracy no nie jest takie ogromne. Więc automatyzacja powoduje, że wciąż ta praca będzie mogła być wykonana, no a jakby mniej osób będzie w niej uczestniczyło. Jest pytanie o długoterminowe, jakby społeczne konsekwencje tego, na ten temat też możemy porozmawiać. Jasne, ale tak jak opowiadasz o tym, to sobie myślę, że jesteście skazani na sukces, bo raz w kontekście tej postępującej automatyzacji, dwa ciągle powiększającego się rynku, chociażby e-commerce, no wydaje się, że ten wasz biznes, pomysł na biznes musi wypalić, musi się zacząć komercjalizować na dużą skalę. Ludzie będą chętniej i częściej kupować też produkty zamawiane chociażby przez internet. Mamy taką nadzieję. Tutaj są też takie procesy społeczne, na przykład w Niemczech w ciągu następnych paru lat zniknie kilka milionów osób z rynku pracy, dlatego że baby boomers odchodzą na emeryturę, a te kolejne pokolenia są mniejsze. Więc wydaje mi się, że jakby jest pewna taka nieuchronność, o której mówisz. Jako przedsiębiorca chciałbym, żeby to się szybciej działo, żeby oni już stali w kolejce i kupowali, ale to też nadejdzie. Jasne. My jako Autenti przeżyliśmy taki moment, kiedy nastała pandemia i oczywiście nikt z nas nie lubił COVID-a, straszny wirus, ale znowuż dał trochę wiatru w żagle naszemu biznesowi. A jakieś tam kryzysy miewaliście w tym okresie ostatnich 7 lat, takie istotne? Takie, które wspominasz i mówisz sobie, o kurczę, one nas troszkę cofnęły albo spowodowały, że plany nie potoczyły się jak należy. Myślę, że jak w każdym przedsięwzięciu czy każdym biznesie są i górki, i dołki. Tak, byli jacyś klienci, którzy nie podpisali umowy czy jakieś nadzieje na projekt się nie zrealizowały. Jest też sporo różnych sukcesów klientów zadowolonych, wdrożeń, więc... No co jest takie najtrudniejsze w waszym biznesie? Myślę, że dotychczas trudne było budowanie produktu. Ten produkt, pomimo że opisanie tego, co robi robot, jest bardzo szybkie, to jednak tam jest sporo różnych elementów, które muszą się dobrze udawać, dlatego że ci nasi klienci, pomimo że tak optymistycznie o tym mówi, że oni w zasadzie muszą to kupować, to oni jednak są bardzo pragmatyczni i patrzą na prędkość działania robota, dostępność tego robota, availability, czyli ile czasu on rzeczywiście działa, zakres produktów, które ten robot jest w stanie
jest w stanie podnieść i dawać sobie z nimi radę. Włączenie tego robota w cały proces warehouse'u, czyli jeśli robot nie podnosi wszystkich przedmiotów, no to jak dostarczyć do niego tylko te pudełka, czy tylko te zamówienia, które jest w stanie podnosić. Więc myślę, że były takie momenty, kiedy byliśmy sfrustrowani, że ten produkt już powinien być bardziej gotowy i pracowicie budowaliśmy tą funkcjonalność. Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że klienci są zadowoleni z tego, jak wdrażamy te roboty. Myślę, że na tym światowym rynku jesteśmy też liderami tam w pewnych obszarach, więc jakby ta część produktowa tutaj, wydaje mi się, że dopełniamy ją. Jest więcej pracy do zrobienia, ale produkt jest bardzo przyzwoity. Uczymy się sprzedawać, skalować, przekonywać klientów. Myślę, że uczymy się i poprawiamy w marketingu, w tym, żeby nas było bardziej widać. No, rynek jest konkurencyjny, więc jakby tutaj też te presje od strony naszych konkurentów odpieramy. A propos marketingu właśnie, czy w nazwie Twojej firmy zakodowane są te dwa słowa no magic, żadnej magii? Taka była intencja? Pomysł na nazwę wziął się z takiego powiedzenia ułożonego przez autora science fiction Jamesa Clarka, który ułożył takie trzecie prawo Clarka, który mówi, że dostatecznie zaawansowana technologia jest nieodróżnialna od magii. Okay. Więc nie ma magii, ale jest dostatecznie zaawansowana technologia. To jest taka trochę gra słów. Nie powinniśmy się martwić, w sensie zawsze tak. Znajdzie się dobre rozwiązanie. O, tak myślę, że też można interpretować. Okej. Okay. Pracujesz z Warszawy, prawda? Tak. Wróciłeś do stolicy po blisko 2,5-letniej przygodzie w roli CTO w berlińskiej spółce Go Euro, czyli teraz OMIO. Pracowałeś w firmie wytwarzającej oprogramowanie dla turystyki, czyli to zmieniłeś jednak trochę segment i kategorię. Dlaczego tak. W Niemczech? Dlaczego tak. W takich okolicznościach? Skąd ten pomysł? No dobrze, to spróbuję tak, bo muszę wrócić jeszcze parę kroków wcześniej, żeby to wytłumaczyć. Lata temu wyemigrowałem do Ameryki i tam spędziłem chwilę z rodziną, pracując, zwiedzając i jakby ucząc do Stanów Zjednoczonych. Tak, gdzie od wschodniego wybrzeża dojechaliśmy do Kalifornii i częścią tej przygody w Kalifornii było założenie własnej firmy, startupu z kilkoma kolegami, też imigrantami. Czekaj, w trakcie urlopu jakiegoś, wyjazdu turystycznego, tak po prostu no w San Francisco wszedłeś do urzędu i mówisz, rejestruję spółkę? My tam wyemigrowaliśmy do tej Ameryki, okay. Czyli ja miałem wizę do pracy, tam właśnie z kolegami z którejś z tych prac założyliśmy tą firmę. To chyba zawsze wygląda podobnie, że pracowaliśmy jeszcze dla naszego poprzedniego pracodawcy, a po godzinach wieczorami pracowaliśmy nad pomysłem przedsięwzięcia własnego. W weekendy żeśmy się tam spotykali i no i doprowadziliśmy do tego etapu, że był pomysł na firmę, było trochę slajdów, próbowaliśmy to sprzedać do inwestorów. To nam się nie bardzo udawało, aż w końcu ten Herszt, nasz główny jakby przywódca, tak, on poznał człowieka, który już kilka razy sprzedał startup do Cisco. I on powiedział, dobra, jeśli zrobicie mnie co-founderem i CEO, to ja wam znajdę pieniądze, bo ja już tutaj mam pewną markę w Dolinie Krzemowej. No tak się właśnie wydarzyło. To znaczy on wprowadził nas, czy poprowadził nas jako CEO do tego, żeby te pieniądze zebrać i w 99 roku, więc to już było dawno temu, założyliśmy firmę, która była dla mnie wielkim przeżyciem. Z jednej strony się udała, urosła i tam ma jakieś claims to fame, z drugiej strony upadła, zniknęła z powierzchni tego świata, złamała mi serce i innym osobom też. Ale wtedy postanowiłem sobie, że będę próbował jeszcze raz, że to takie zero to one, czyli zakładanie firmy od początku jest niezwykle ciekawe. I wyciągnąłeś pewne lekcje zapewne z tych trudnych doświadczeń, tak? A dlaczego ta pierwsza firma, o której wspominasz,
założona i niby w dobre ręce oddana też w kontekście co-foundera i CEO. Dlaczego nie udało się ten pomysł zrealizować z sukcesem? No myślę, że i my, inwestorzy, popełniliśmy wiele błędów. Mm-hmm. My jako założyciele, no mogę kilka wymienić. Jeden to ten CEO, który nas poprowadził. On jakby został CEO z taką umową z tymi inwestorami, że on nie będzie w stanie spowodować, żeby ta firma dużo urosła i że będzie musiał oddać tą buławę CEO. Co było jakimś takim kiepskim założeniem, że jakby już od początku wiadomo, że on jest tymczasowym CEO. CEO, którego zatrudnili inwestorzy później, był fatalnym CEO dla tej firmy. No i jego udziałem również było doprowadzenie jej do upadku. Ale nie chcę tego tak... To się już po rundzie wydarzyło, tak? No tam było kilka rund, tak, bo to trwało 4 lata, to nie tak, no, żeśmy założyli firmę i ona natychmiast umarła, tak. Nie, ona tam zużyła, nie wiem, za 70 milionów dolarów czy coś takiego. Ale mówisz, że dotknęło to serducha, czyli jakoś emocjonalnie też przeżyłeś ten upadek, tak? No byłem współzałożycielem, włożyłem tam x lat, 16 godzin pracy dziennie, byliśmy tam przez... Sporo różnych takich górek i dołków emocjonalnych i jakby praktycznych, więc tak, to było takie duże formujące doświadczenie w moim życiu. I mimo wszystko nie poddajesz się, mówisz, to ja spróbuję jeszcze, coś jest w tym modelu, który przeżyłem, tak, i spróbuję jeszcze raz to zrobić, już bardziej w innych okolicznościach, może z innym teamem, tak? Tak. Wydaje mi się, że w tamtym doświadczeniu sporo się nauczyłem. Inna lekcja, którą jeszcze może tu wrzucę, była taka, że wśród nas tych czterech oryginalnych założycieli i tego piątego CEO, jeden z nas został VP Engineering, czyli naszym szefem tej części inżynierskiej. I okazało się, że on się do tego zupełnie nie nadaje. On był świetnym inżynierem i no takim powiedzmy naukowcem, konsultantem, software developerem. Natomiast okazało się, że do prowadzenia większej organizacji, skomplikowanego procesu, do tego nie ma doświadczenia. No i nam długo zajęło, żeby go zwolnić. Przekonać do zmiany czy zwolnić? Okay. No przekonać do zmiany... Tak, tego się nie udało zrobić, więc w pewnym momencie to było tak, że to już dalej tak nie możemy. Musimy zatrudnić kogoś innego, kto nam pomoże. I swoją drogą ten nowy VP of Engineering był fatalny i dopiero trzeci był dobry, więc... Ale tam przeżyłeś roller coaster. Roller coaster na pewno. Okej. No to ciekawe. Wcześniej blisko 8 lat też pracowałeś w Google właśnie w roli engineering directora. To się jak to tłumaczy? Dyrektor inżynierii właśnie? No tak, no, nie wiem, czy to jest dokładne polskie odzwierciedlenie, ale okay. Engineering director. Mhm. Dobra. Mówi się, Kasper, że no z Google to się nie odchodzi, jak już pracuje w tej firmie, a to jak to było w twoim przypadku? Zrezygnowałeś, z ciebie zrezygnowano jakieś, co tam się wydarzyło, że ten rozdział zamknąłeś? Po 8 latach, no to też po dłuższym już okresie czasu. Tak. Google w pewnym momencie ogłosił, że chce wejść do Polski. Oni mieli taką inicjatywę, że otworzą 100 biur inżynierskich na całym świecie. Na koniec ich chyba było mniej, 30. Okazało się, że 100 to jest głupi pomysł. Ale nasi koledzy Polacy z Google bardzo lobbowali, żeby w Polsce otwierać takie biuro, więc ja się zgłosiłem, jak tylko z gazet wyczytałem, że to się wydarzy, bo po tym, jak ten mój startup upadł w Kalifornii, to my z żoną zdecydowaliśmy się wracać do Polski, ale gdybym został w Kalifornii, to Google był takim oczywistym miejscem, że tam należało iść do pracy w tym tam, nie wiem, 2003 czy którymś roku. To czekaj, to co cię do Polski ściągało tutaj? No do Polski ściągała mnie nasza decyzja rodzinna, że chcemy wracać, że chcemy być bliżej rodziny i przyjaciół i tak naprawdę chcemy, żeby nasze dzieci zostały Polakami, a nie Amerykaninami. Oni mieliśmy zakaz rozmawiania po angielsku w domu. Mhm. Tak, ale nasze dzieci
im było trudno, bo oni się uczyli zupełnie nowych słów i zupełnie nowych interakcji po angielsku z rówieśnikami w szkole, na zajęciach pozalekcyjnych, więc łamali ten przepis i w pewnym momencie my jakby doszliśmy do wniosku, że no to jest taki moment decyzji, tak? Albo oni zostają w tamtym świecie, albo wracamy do tego świata i wtedy wróciliśmy. Nie wściekają się na was dzisiaj? Mówią, mamo, tato, po co my tu w ogóle wróciliśmy do tego kraju? Mogliśmy... No ciekawe, nie zadaję tego pytania tak dokładnie. Okay. Mam nadzieję, że nie będą zadawać go po tym odcinku. Zobaczę się z nimi niedługo wszystkimi, więc mogę zadać to pytanie. Natomiast jesteśmy w dobrych relacjach, więc myślę, że Europa jest atrakcyjna dzisiaj. Nie? Kiedyś, jak my żeśmy wyjeżdżali w tym 96 roku, to była taka przepaść cywilizacyjna między Polską a Stanami. Ładnie to powiedziałeś, Europa, czyli też Polska jako część naprawdę tej dużej Europy. Tak. No i dobra, wracając do tego pytania o tego Google'a tutaj, po tych 8 latach. Po tych 8 latach. Więc dołączyłem do Google'a razem z Wojtkiem Burkotem. On był pierwszym zatrudnionym inżynierem, żeśmy zakładali to biuro. Google, jak żeśmy do niego dołączyli, był bardzo mały, było tam 5 tysięcy ludzi. To było totalne szaleństwo, dlatego że ci nasi szefowie mówili, no dobra, no to zatrudniajcie tutaj szybko inżynierów i róbcie jakieś projekty. A my pytaliśmy, dobra, na jakie projekty mamy robić? No to sobie znajdźcie jakieś projekty. My nie wiemy. My tutaj tylko mieliśmy was zatrudnić, a wy sobie to wymyślcie, jak to ma działać. Więc to był taki młody Google, bardzo, można powiedzieć, entrepreneurial, czyli należało wykazywać dużo inicjatywy. Taki trochę nieporadny, za nasze biuro w Krakowie Google nie potrafił płacić i w pewnym momencie nasz właściciel tej nieruchomości chciał już wywalić, bo już tam były 3 czy 4 miesiące. Bo byli inżynierowie, faktorem. A nie było administratorów żadnych. Tak. Okay. Dzisiaj wydaje mi się, że w Krakowie są tysiące osób, które załatwiają faktury Google'a na cały świat, więc Google już się tego nauczył. Po tych 8 latach mnie ciągnęło do tego, żeby robić znowu startup, więc ten wyjazd do Berlina był atrakcyjny. Google też się trochę zmienił, stał się firmą 50-tysięczną, 50 tysięcy osób już tam pracowało. Był to taki trochę bardziej top-down. Wspaniały zespół, bardzo ciekawe projekty, natomiast takie miałem poczucie, że mój impact tam jakby się zmniejsza. Ta firma jest taka duża, że ktoś inny może stanąć na tym miejscu, a ja mogę spróbować zrobić coś innego. No i wtedy... A czemu Berlin właśnie? W sensie ten kierunek? Wiesz co, myślę, że tak, nie byłem gotowy zakładać czegoś swojego, bo jak się jest w środku Google'a, to ta perspektywa jest zawężona. Ten świat wewnętrzny jest tak bogaty i wymaga tyle energii, żeby w nim uczestniczyć, że jakby... Nie masz już czasu ani myśli, żeby się jeszcze wokół czegoś swojego koncentrować, co? Tak, takie wtedy było moje wrażenie. Natomiast tutaj była ciekawa propozycja, fajny founder, fajna firma, Berlin. Ja w ogóle lubię przygody, więc wyjechanie do kolejnego miasta jako sam, przygoda. Tam pojechałem w zasadzie sam, ale dołączył do mnie mój syn, który dalej mieszka w Berlinie, a ja na weekendy wracałem do Warszawy, do reszty rodziny. Więc to była pewna przygoda. No i taki startup na jeszcze w miarę wczesnym etapie, po jakiejś rundzie finansowania, gdzie wydawało się, że te moje umiejętności techniczne związane z budowaniem zespołów i tak dalej się przydadzą. Więc miałem takie wrażenie, że tam będę miał impact. No przygoda bardzo wartościowa, tak bym powiedział. Ona, mam takie wrażenie, wczytując się w twój życiorys, że właśnie każda z tych cegiełek, które dokładasz po latach, prowadzą cię do tego, żeby założyć No Magic i zostać CEO tej firmy równocześnie. I to mi imponuje, bo wiesz, ty masz wykształcenie inżynierskie, prawda, doświadczenie, a jesteś CEO. To nie jest do końca oczywiste. Mhm. Ludzie spędzają, wiesz, lata w różnych organizacjach, wcześniej studiują zarządzanie czy inne kierunki pokrewne, żeby wchodzić w te role zarządcze, a ty atakujesz tą pozycję trochę z innej strony. Tak, jak
odchodziłem do GoEuro z Google'a, to takie miałem przekonanie, że bycie CTO, bycie tą osobą odpowiedzialną za technologię, to jest to, co chcę robić, to jest to, co, do czego się nadaje, co umiem. Tak. Natomiast GoEuro było też pewną lekcją i tutaj dwa elementy tej lekcji były takie. Jeden to, że lubię się zajmować rzeczami, które mnie pasjonują, jak chyba każdy z nas. I na koniec okazało się, że te systemy do kupowania biletów na podróże kolejowe, lotnicze czy autobusowe, to nie jest taka rzecz, która mnie tak bardzo kręci. Tak, że ja lubię jakieś takie bardziej technicznie skomplikowane systemy, gdzie może się nie znam na takich systemach też, które jakby kluczową ich cechą jest ułatwianie życia ludziom, tak? Raczej rozwiązywanie od tej strony takiej jakby mniej widocznej, backendowej jakichś problemów, to jest coś, co mnie kręci. Więc to była taka jedna nauczka i tutaj uczenie maszynowe dla robotów, super ciekawe rzeczy, tyle się nauczyłem i w ogóle wciąż mega pasjonująca to jest dziedzina. A druga rzecz to była taka, że okazało się, że z tym założycielem, founderem, nasze takie podstawowe wartości, to czego oczekujemy od ludzi, to jak budujemy zespół, to jak wchodzimy w interakcje z innymi, są bardzo inne. Jakiej różnicy kulturowej, czy? O, takiej osobistej bym powiedział. Przez chwilę było nam ciężko pracować razem. Potem pracowaliśmy z niesamowitą panią coach, Danielą, która nauczyła nam się jakoś współpracować. Ale jak w pewnym momencie, po 2 latach, tak w czasie świąt, usiadłem i się zastanowiłem, czy ja to chcę robić przez następne 5 lat, to jakby ta odpowiedź była bardzo jasna, że nie. Takie sobie pytanie zadałeś, to ciekawe, czy chcę to robić przez następne lata? Tak, bo jakby to, że następne pół roku czy rok mogę, no to zawsze tak, mogę, tak? To oczywiście, ale jak mimo popatrzyłem... Nasz tak, jak popatrzyłem na ten dłuższy dystans, no i myślę, że też ten Berlin stał się uciążliwy z takiej przygody, stał się tym, że tak, że to trzeba cały czas podróżować i tak dalej. Ale te rzeczy, które się działy wewnątrz firmy, były wydaje mi się jakby też takim wyraźnym wyznacznikiem, że coś tutaj mogę zmienić, a wtedy już zastanawiałem się nad tą robotyczną rzeczą i to wtedy była taka jakby bardzo czytelna decyzja, że dobra, to ja teraz zmieniam. Natomiast to był ten moment, kiedy też doszedłem do wniosku, że dojrzałem, żeby być CEO, tak, że jakby budowanie firmy od początku, ustalanie kultury firmy, tych wartości, wokół których pracujemy, jak traktujemy ludzi, kogo zatrudniamy, jak pracujemy razem, że to mi się wydało takie ważne i też poczułem, że to teraz ja chcę to kształtować i chętnie to zrobię z innymi osobami. Mam 2 współzałożycieli. Tak, będę właśnie o to pytał za chwilę. Ale że jakby na koniec jestem w stanie wziąć tą odpowiedzialność, która czasem ciąży. Czyli potrafię to zrobić, może nawet zrobię to lepiej niż z tych doświadczeń, które wynoszę z innych organizacji, tak. Prawda? Czy tam na bieżąco w Berlinie. Czy to jest ten moment, w którym zaczynają ci kiełkować te pomysły związane z Numagic, kiedy, nie wiem, wracasz, wiesz, że jesteś w Berlinie, nie wrócisz szybko do domu, wracasz do mieszkania i mówisz, że jest kilka godzin, to je tam ogarnę i zaadresuję inne wątki, inne tematy. Kiedy ta myśl się pojawiła dotycząca Numagic? Pojawiła się wcześniej. Jeszcze wcześniej, jeszcze przed Berlinem. W trakcie Berlina, okay. ale jeszcze to było wcześniej na tym etapie berlińskim. Ja przeczytałem publikację naukową i taki był blog post z Google, to się nazywało Hand-Eye Coordination. No taki dość słynny naukowiec, Sergej Lewin, napisał tą pracę ze współautorami. Roboty, było 14 robotów, przed nimi stały takie tacki szare, wypełnione codziennymi przedmiotami i robot z chwytakiem palczastym na początek zupełnie przypadkowo opuszczał się i próbował coś schwycić i podnieść. Nad tym wisiała kamera i oni uczyli taki system właśnie machine learningowy, który przy pomocy obrazu z kamery mówił temu robotowi, gdzie ma pojechać, jak ma się obrócić i że tam ma podnosić ten przedmiot. I ten system po miesiącach zbierania danych i trenowania był w stanie podnieść 30 przedmiotów wcześniej niewidzianych,
czyli nigdy przez tą kamerkę nie widzianych. 30 takich przedmiotów w 31 próbach był w stanie wynieść. No i nauczył się takich rzeczy, że okrągłe przedmioty, tak jak normalnie powiedzmy prostokątne, no to ten chwytak łapał z zewnątrz, ale okrągłe łapał sobie przez środek. Tak, taki emergent behavior, czyli nauczył się tego bez żadnych z zewnątrz zasad, po prostu na bazie doświadczenia. Także jak łapiesz taką gumkę do włosów z zewnątrz, to ona się wypstrykuje i to złapanie jest nieskuteczne. No to bardzo zadziałało na moją wyobraźnię, że będziemy mogli nie pisać reguły, jak ten robot ma się zachowywać, tylko będziemy mogli nauczyć tego robota w jakiś sposób, tego, jak on w tym takim codziennym świecie chaotycznym, tu właśnie gumki do włosów, długopisy, jakieś tam codzienne przedmioty, będzie w stanie działać. I wydawało mi się, że to po prostu otworzy taką nową drogę do tego, że w tym świecie fizycznym będziemy mieli pomoc od robotów. Rzeczy staną się łatwiejsze po prostu. No bo jednym z takich ulubionych filmów, byłem mały, jak się pojawiły Gwiezdne Wojny, no to tam się te roboty kręcą cały czas i one pomagają, wchodzą w interakcje z ludźmi, no są jakby takim elementem tego świata. Jak patrzymy na nasz świat dzisiaj, no to nie ma żadnych robotów poza jakąś taką naprawdę głupią rumbą, która tam odkurza dywan, tak? Ale nie udało nam się tego stworzyć. No więc myślałem, że może to będzie taka następne ze dwie dekady, kiedy będziemy się zajmowali światem fizycznym. Mega. Czytajcie, kochani, niekoniecznie publikacje naukowe, ale to zawsze może wyzwolić jakiś impuls w Was, tak jak to było w przypadku Kaspra. No właśnie, do współpracy zapraszasz dwóch wspólników, Marka i Tristana. Dlaczego ich właśnie? Co takiego mieli? Dlaczego Ci byli potrzebni? Co umieli? Tak, tak. Marka znalazłem wcześniej, znalazłem go jakby z dwóch źródeł tego samego wieczoru. No bo, dobra, ja sporo wiedziałem na temat software'u, budowania zespołu, systemów rozproszonych, ale na temat uczenia maszynowego, tych głębokich sieci neuronowych bardzo niewiele. I uznałem, że muszę znaleźć jakiegoś eksperta. Chciałem znaleźć tego eksperta w Polsce czy w Warszawie, dlatego że chciałem budować tą firmę tutaj. I jednego wieczoru szukałem, jest taka platforma do konkursów machine learningowych, ona się nazywa Kaggle i tam jest taki ranking od góry, więc szedłem sobie i czytałem i myślałem, kurczę, kto tu może być z Polski, no i, ale tam są takie, często ludzie mają ksywki, a nie prawdziwe imiona, więc jakieś tam X007 albo coś w tym stylu, no nie wiadomo skąd jest taki człowiek. Ale tam się pojawił Marek Cygan, więc to myślę, dobra, może to zadziała. Co najmniej sprawdzę. Marek wygrał parę konkursów kaglowych, więc właśnie był bardzo wysoko na tej liście. Ale od wspólnego naszego kolegi, którego też zadałem mu takie pytanie, kto tutaj się zna na machine learningu, też dostałem taki wskaźnik, żeby z Markiem się spotkać. No, spotkaliśmy się, Marek był chętny do tego, żeby wejść w taką eksplorację, bo to jeszcze nie było firmy, żeby się zastanowić. To na początku był, my to nazywaliśmy projekt 20%, czyli 8 godzin tygodniowo, okay, wieczorami po pracy. I właśnie spotykaliśmy się w weekendy zdalnie czy w sposób rzeczywisty. A to jest super reguła, bardzo sprawdzona, tak? Dla kogoś, kto myśli o swoim biznesie, a pracuje teraz gdzieś indziej, czy dla korporacji, czy dla jakiejś innej organizacji, niech poświęci chociaż te pół godziny każdego wieczora, żeby coś zrobić w tym kierunku, który potem może okazać się przełomowy dla niego. Tak, no wydaje mi się, że to jest taki sposób, żeby przetestować, czy to jest nośne, czy się da zrobić technicznie, czy to jakby biznesowo jest jakaś trakcja, czy mi się to podoba, jakie są trudności. Więc to jakby było dla mnie oczywiste, że trzeba jakby się przygotować i popracować trochę nad tym projektem, nim rzucimy się w wiry zakładania firmy. Więc to robiliśmy z Markiem. Znaleźliśmy też osoby, które nam pomogły w tej części robotycznej, bo to no, tu nie mieliśmy doświadczenia, ale był na to trik, jak się okazało. A potem jak już byłem przekonany, że zakładamy firmę, to doszliśmy do wniosku z Markiem, że bardzo by nam się przydał ktoś, kto lepiej rozumie biznes, product management,
No ale taką właśnie stronę klientów, negocjacji, sprzedaży czy definiowania produktu, nie tylko tej strony technicznej. I rozmawialiśmy z różnymi osobami, używaliśmy naszego networku, ja w międzyczasie zbudowałem... Czyli nie było żadnych rekrutacji, tylko raczej takie sieciowane, tak. Sieciowe, przepraszam, zaproszenia do rozmów. Tak, tak. I tu lokalnie, i właśnie w Niemczech, gdzie miałem trochę kontaktów po GoEuro, i z różnymi inwestorami. I Tristana znaleźliśmy w dość taki ciekawy sposób, bo znałem kogoś w funduszu inwestycyjnym Atomico i pytałem go, czy nie zna kogoś właśnie od biznesu i produktu. I on mi odpowiedział, że owszem, że jest taki gość w Paryżu i że on pracował z naszym wspólnym znajomym, który był partnerem w tym funduszu. No więc ja natychmiast napisałem do tego partnera funduszu, którego też znałem. Proszę, przedstaw mnie temu Tristanowi w Paryżu. I nic się nie wydarzyło. I miesiąc później rozmawiam znowu z tą osobą z funduszu i on mówi, no ale a co z tym facetem w Paryżu? Ja no sprawdzam w maile, no i poprosiłem tego partnera, on nie miał czasu, nie odezwał się. Ale czytam uważnie tego maila i tam jest adres Tristana w Paryżu. No więc teraz już nie czekam na nikogo, tylko piszę, mówię tak, mieliśmy być sobie przedstawieni przez osobę, którą znasz, ale on tego nie zrobił. No, ale był adres mailowy. Tam był adres mailowy do tej osoby, z którą chciałem się porozumieć, gdzie chciałem być przedstawiony, no bo to zawsze lepiej być przedstawionym, no ale to już idę, że tak powiem, na rympał. Tak, dokładnie, tak. Szkoda czasu. Szkoda czasu. Porozmawialiśmy zdalnie i była pewna chemia. Potem akurat byłem w Paryżu parę tygodni później, spędziliśmy popołudnie razem. Tristanowi się to podobało, on się chciał zajmować uczeniem maszynowym, bo robotyce jakby nic nie wiedział, ale był otwarty na taką przygodę. Potem pomógł nam, składaliśmy projekt na szybką ścieżkę, grant NCBR, więc tutaj spędziliśmy takie 2 tygodnie intensywnie razem pracując. W Warszawie, tak. Już chyba wtedy otworzyliśmy firmę, mieliśmy biuro, pierwsze tam 2 pokoje, więc to już nabierało kształtu. No i złożyliśmy z Markiem Tristanowi ofertę, żeby do nas dołączył. Jako wspólnik, tak. Tak, no negocjacje chwilę zajęły. To w końcu to facet od biznesu. Negocjacje chwilę zajęły i z Tristanem, i z jego rodziną, bo z żoną i trójką dzieci na koniec przeprowadził się do Warszawy, więc to też była taka jakby poważna decyzja, żeby z tego Paryża się spakować i tu przyjechać. Więc to była jedna z takich sytuacji, które dla firmy powiedziałbym, że były formujące. Tak? Albo nam się uda tego Tristana ściągnąć tutaj i otworzyć się na trochę bardziej na rynki zagraniczne, być firmą, która mówi po angielsku, bo mamy kogoś, kto nie rozumie po polsku i przynieść takie dość unikalne doświadczenie, albo nie. No i wtedy mieliśmy szczęście i dar przekonywania do tego, żeby go wciągnąć. Szczęście to oczywiście jest potrzebne, ale tak. Jemu też trzeba wychodzić naprzeciw i wykonywać konkretne inicjatywy, jak to było w waszym przypadku. Bardzo ciekawi mnie ten wątek Tristana. Czy to było takie wasze oczekiwanie, by on był tutaj na miejscu, on-site w Warszawie, żeby łatwiej wam było pracować? Bo wiesz, w dzisiejszych czasach, szczególnie tych postpandemicznych, testujemy bardzo różne scenariusze, również z pracą istotnych dla nas ważnych osób za granicami kraju, tak? Tak. No wy z jakiegoś powodu chcieliście go mieć tutaj bliżej, tak? Wydawało nam się, bo jakby i przed pandemią te modele takiej w pełni zdalnej pracy, one już działały i mieliśmy znajomych, którzy mają takie firmy, które są w pełni zdalne, ale wiedzieliśmy, że nasza firma musi być taka dość rzeczywista z powodu tego, że zajmujemy się robotami. No to są fizyczne urządzenia, więc trzeba tego robota jakoś obsługiwać. To nie wygląda tak. Nie. My bardzo dobrze obsługujemy te roboty zdalnie, ale no jest taki element interakcji z robotem i patrzenia, co tam się dzieje i zmieniania przystawki czy czegoś. Tak? Więc chcieliśmy mieć ten element fizyczny. Wydaje mi się, że Tristan, dla niego też to było ważne, żeby
przynajmniej przez jakiś czas pracować blisko, w grupie, razem. I z fokusem. Z fokusem jakby, a nie tylko każdy sobie w domu i tutaj dzieci krzyczą, a tu... Mega pomysł. Teraz po 4 latach w Warszawie, czy 5, Tristan przeniósł się i pracuje z Monachium, bo jest i bliżej klientów i jakieś tam osobiste jego wybory tam go poprowadziły, ale to jakby zbudowaliśmy na tyle dużo zrozumienia, zaufania i tak dalej, że to też działa świetnie. Więc... Już ma tą wiedzę i te doświadczenia, może dzisiaj je rzeczywiście monetyzować z innych miejsc w Europie, co najmniej, tak. Bo realizujecie swój biznes na terenie Europy właśnie. Tak, sprzedajemy głównie biuro w Warszawie i w Berlinie, bo chyba jakiś sentyment ciągle pozostał u Ciebie do tego miasta. Jest takie charakterystyczne tutaj dla Was właśnie. Z tych dwóch zakątków atakujecie Europę. Tak? Znaczy, biuro mamy to główne R&D w Warszawie i tu jest większość osób i tu mamy nasze roboty testowe i tu zapraszamy klientów, żeby zobaczyli. Mamy takie demo center, gdzie mogą przyjść zobaczyć, jak te roboty działają. To działa super. W Berlinie mamy zarejestrowaną spółkę, tam chyba nie mamy żadnej przestrzeni. Mamy kilka osób pracujących w Niemczech, ale te osoby pracują raczej z domów. Regularnie spotykamy się wszyscy w Warszawie, za tydzień czy dwa będą urodziny No Magic i wtedy te wszystkie te osoby przyjadą i będziemy ósme? Siódme? Siódme. Dokąd teraz zmierzacie, Kasper? Jaki cel sobie stawiacie? Jaki ty osobiście sobie stawiasz przed No Magic? Tak, no... Chcielibyśmy na bazie tego, co zbudowaliśmy po stronie technologii produktu, zbudować dużą firmę, więc to jest jakby... Dużą, czyli jaką? Jeden inwestor mówi mi, że bez 100 milionów dolarów revenue rocznie to w ogóle nie mam co się do niego uśmiechać. No myślę, że to są, my to też liczymy na roboty. No, 1000 robotów to byłaby pewna taka bariera, która byłaby bardzo satysfakcjonująca. Myślę, że chcielibyśmy więcej niż to. To jest jeszcze kawałek drogi do budowania tego. Natomiast 3 czy 4 lata temu to zapowiadałeś, że to powinno być 1000. To tak już mając na uwadze, że trochę czasu minęło, to już z 500 macie, co? Jeszcze nie. Walczymy. No, myślę, że budowanie produktu chwilę dłużej nam zajęło niż mieliśmy nadzieję. Natomiast teraz w tym obszarze czujemy się dość pewnie. Mamy tylko kilku konkurentów w tej chwili i wydaje mi się, że ten nasz produkt jest przynajmniej na tym samym poziomie, ale w niektórych obszarach na pewno jesteśmy bardziej do przodu niż oni. No właśnie, ja bardzo często rozmawiam tutaj z przedsiębiorcami, którzy mówią, że chcą być liderami w swojej kategorii co najmniej i to jest super. Po czym ty poznasz, że jesteście liderem? Po właśnie ilości robotów, po wysokości przychodów, po ilości zdobytych nagród. Jak się pozycjonuje takie firmy jak ty właśnie w rankingach potem? Wiesz co, no tak, nagrody to mi się nie wydają jakieś szczególnie miarodajne. Mamy różnych konkurentów, którzy tych nagród sobie tam nazbierali różnych dużo, ale tak na koniec wydaje mi się, że liczy się to, co myślą o nas klienci. To jest jakby dwustronne. No, z jednej strony ci klienci, do których już sprzedaliśmy ich feedback i jakby czy kupują więcej, czy są dobrą referencją dla kolejnych klientów. Tu wydaje mi się, że jakby dobrze sobie dajemy radę. Ale jest też ten drugi element, jak nas poznają jeszcze nie klienci, tak? Czyli ta obecność w świecie medialnym, czy w tym świecie naszego rynku, dość szczególnego, rynek technologii dla warehouse'ów. Tutaj jeszcze trochę przegrywamy, ci nasi amerykańscy konkurenci, oni są tacy bardziej top of mind, tak, jeśli chodzi o oni wpompowali kupę kasy od kilku lat, bardzo jakby promując swoją obecność. Myślę, że nadrabiamy, gonimy ich. A czym chcesz z nimi wygrywać? Znaczy, po pierwsze, musimy być obecni, tak? Okay. Jeśli nie jesteśmy obecni, no to nie mamy szans. No myślę, że... To za chwilę jakieś biuro w Stanach też, jakiś adres, działalność tam? Myślę, że to jest naturalny
etap w tym naszym biznesie to jest spora inwestycja, żeby pojechać do Stanów, bo nie tylko trzeba tam zatrudnić ludzi, trzeba zawieźć roboty, trzeba wziąć udział w drogich targach. Więc to chcemy to zrobić w taki sposób, żeby to rzeczywiście nie było tylko pieniądze wyrzucone w błoto. Więc tutaj jeszcze tego nie uruchomiliśmy, ale przygotowujemy jakieś plany. Plan tak. Więc wydaje mi się, że ta nasza narracja do naszego rynku jest dość czytelna i mówi o naszych USP, które dotyczą tego, co nasze roboty potrafią podnosić i jak autonomicznie działają, co jest jednym z kluczowych elementów tego rachunku ekonomicznego dla klienta, czyli ROI, tak? Czyli żeby jeśli ktoś musi przychodzić pomagać robotowi za często, no to ten benefit zastępowania ludzkiej pracy znika, tak? Więc te filmiki z tymi robotami pracującymi są bardzo wdzięczne. Teraz obejrzę je jeszcze raz, pomyślę sobie, że tam jest Richard albo jakaś... Sophie, Fiona. Okej, ale wygląda super. Puszczałem je sobie w zeszłym tygodniu kilka razy. Dobrze zrobione. A propos tego, co Was wyróżnia, albo co jest charakterystyczne tylko dla Was, no bardzo mi się spodobało jako marketerowi, ale też takiej osobie HR-oriented, jakby wartości, które wyznajecie, które publikujecie też, czy którymi chwalicie się na stronie internetowej. Możecie sobie, drodzy, też zerknąć na stronę No Matching i sami te treści znaleźć, ale pozwól, Kacper, że wymienię dwie, trzy z nich i poproszę Cię o komentarz. Po pierwsze, rozwój poprzez eksperymentowanie. No fajne, takie odważne, kiedy się na to znajduje czas, jakie przyzwolenie się daje pracownikom, współpracownikom, żeby nie bali się eksperymentować. Wydaje mi się, że to jest coś bardzo bliskie mojemu sercu i bardzo ważna wartość. To jest tak naprawdę taka wartość idąca z powrotem do metody naukowej. Ja z wykształcenia jestem fizykiem i jak się na Uniwersytecie Warszawskim fizykę studiowało, to pierwszy wykład to był rachunek błędów, metoda naukowa. Jak w ogóle badać, jak zachowuje się rzeczywistość, jak te interpretować wyniki, to jest super ważne i to jest coś, do czego zachęcamy nasze osoby w naszej firmie, ale również myślę, że to realizujemy dobrze, tak? Czyli że rozwój produktu na przykład to jest najpierw jakaś hipoteza, potem jakiś eksperyment, powiedzmy na robocie, który weryfikuje, potem dane, które są zebrane, analiza tych danych. Potem zachęcamy do tego, żeby się trochę pokłócić na temat tych danych, zinterpretować je różnie i skonfrontować różne punkty widzenia na to, co te dane mówią i potem idziemy dalej. Czyli taki rodzaj iteracji, gdzie jesteśmy w stanie podjąć pewne ryzyko, żeby zrobić pewien eksperyment, potem z niego się nauczyć i iść dalej. No właśnie, bo idziesz do tej drugiej wartości, za którą lubię Cię jeszcze bardziej. Zmierz się z brutalnymi faktami i działaj, bo to jest to drugie wezwanie dla naszych pracowników, współpracowników. Mówisz, nie słodzimy ani wewnątrz, ani na zewnątrz. Wierzymy tylko w sukces poparty rzeczywistością i faktami. Czyli gdzieś te emocje trzeba na bok odłożyć, zobaczyć, jaki jest wynik tej iteracji i na tej podstawie zdecydować się, by wykonać kolejny krok. Tak? Dobrze to rozumiem? Tak. Natomiast ta druga wartość, po angielsku face the brutal facts and act, ona jeszcze zawiera taką wiadomość, którą powtarzam wszystkim osobom, które dołączają do firmy, bo mam z nimi spotkania i przechodzimy przez nasze wartości. Z każdą osobą zatrudnianą w firmie ciągle się spotykasz, ciągle tak. Uczestniczysz w procesie rekrutacji. Okay. W procesie rekrutacji nie 100%, któryś z nas, założycieli, bierze w tym udział. Natomiast jak osoby dołączają, to jest taki onboarding i ja w tym biorę udział. Nasze mózgi są zrobione w taki sposób. Teraz będzie ciekawe. To przynajmniej wyczytałem, że mamy pewien obraz świata i teraz fakty, które zgadzają się z tym obrazem świata, jest nam bardzo łatwo zaakceptować, no bo one potwierdzają nasz obraz świata. Natomiast jeśli się nie zgadzają z naszym obrazem świata, to nasz mózg ma taką tendencję, żeby je minimalizować. Powiedzieć,
W zasadzie zawsze świetne usługi świadczymy naszym klientom. Ten jeden klient jest niezadowolony, ale to jest taki drobiazg, to był taki przypadek. To nie należy się tym w ogóle przejmować. Skupmy się na tym, gdzie idzie dobrze. Takie po angielsku trochę wpychanie pod dywan, tak? Ta zasada ma nas zachęcać do tego, że jeśli coś źle pachnie, jeśli coś nie zgadza się z tym obrazem świata, jeśli coś odstaje, to że tu zachęcamy do tego, żeby się zatrzymać, być face the brutal facts, tak? Może coś nie jest tak, jakbyśmy chcieli. Ale nie przechodźmy koło tego obojętnie. Nie przechodźmy koło tego obojętnie, przedyskutujmy to, zobaczmy, czy to jest rzeczywiście taka rzecz, która w jakiś sposób jest niedobra, ryzykowna, zła dla klienta, czy w jakiś inny sposób niezgodna z naszym obrazem świata, tych fantastycznych osób prowadzących No Magic na przykład, i działajmy w zgodzie z tym. Kilkukrotnie mamy różne takie przypadki w naszej historii, kiedy postąpiliśmy zgodnie z tym, co tutaj opisuję, nie robiliśmy czegoś tak dobrze jak dla klienta, jakbyśmy chcieli na przykład. Zatrzymaliśmy się, powiedzieliśmy, to już nie jest tylko tak, że poślemy mu maila, tylko potraktowaliśmy to na serio, przygotowaliśmy plan naprawczy, poszliśmy z tym do klienta, żeby opowiedzieć, że tu wydaje nam się, że to jest nie okej, ale w ten sposób to rozwiążemy. W kilku przypadkach, kiedy to się wydarzyło, zbudowało niesamowite zaufanie od strony klienta, że nie dziwię się. Nie przymykamy oczu na to, że coś nie idzie, tylko że mówimy, dobra, nie spełniamy waszych oczekiwań, wiemy o tym, w ten sposób chcemy to rozwiązać. Więc super rekomendacja, fajna lekcja za tym idzie. Tak, myślę, że to jest jedna właśnie z takich wartości, gdzie jakby z jednej strony żeśmy ją napisali, ale potem żeśmy się parę razy w ten sposób zachowali i ten feedback jest taki pozytywny, wzmacniający, żeby utrzymywać tą uczciwość w stosunku do świata i gdzie my w nim jesteśmy. Szewc musi w butach chodzić, prawda? A propos uczciwości, to jest jeszcze zaufanie, bo piszecie tam, wszyscy ci ufamy, zatrudniamy i rozwijamy ekspertów, aby mogli podejmować decyzje w swoich obszarach, współpracować, brać odpowiedzialność za wyniki również. I tutaj, w tym punkcie, mówisz więcej. W związku z tym ufamy, że będziesz działać w najlepszym interesie No Magic i zachowasz długoterminową równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, bez ciągłych wskazówek. No, z tego musisz jakoś wytłumaczyć. Co tu było, stała, jaka myśl za tym? Tak. Lubię to też po angielsku, we all trust you. Czasem łatwiej w języku angielskim oddać te właściwe intencje, prawda? Tak. Co jest... To myślę, że to jest jakby powrót do tych wartości. Dlaczego warto budować firmę, dlaczego ja już byłem gotowy po Go Euro zbudować inne firmę z innymi wartościami. Wydaje mi się, że właśnie w Go Euro brakowało tego we all trust you, to znaczy pracownicy byli traktowani trochę jak najemcy, którzy mają wykonywać wolę tych osób, które mają więcej doświadczenia, tak? Czyli gdzieś są, powiedzmy, wyżej w tej hierarchii. I niekoniecznie mogą podejmować dobre decyzje, prawda? Nawet jeśli podejmują najlepsze decyzje na świecie, to w pewien sposób ubezwłasnowalniają te inne osoby w firmie, które mają tylko wykonywać polecenia. To oczywiście nie było aż tak czarno-białe, jak ja to tutaj przedstawiam. Natomiast ten element tam, ja jakby go czułem i to był ten czasem taki element niezgody z założycielem tamtej firmy. Miałem wrażenie, że jak pracowałem w Google, w szczególności na początku, to tam ten ładunek zaufania, który ja dostawałem, był ogromny. Tak jak opowiadałem tutaj tą anegdotę, tak, że zostałem zatrudniony, pytam mojego szefa, co mam robić. Zbuduj tutaj Google'a w Krakowie, tak? Wymyśl, jak to masz zrobić. I w Google to zaufanie, ono szło bardzo daleko, tak? Do takiego indywidualnego pracownika. To mi się mega podobało, bo to mi się podobało jako odbiorcę tego zaufania, ale to też mi się podobało jako relacja z innymi ludźmi. Zatrudniam osoby dorosłe, 18-letnie, odpowiedzialne,
ufam im, że będą działały w najlepszym interesie firmy. Ufam im też, że będą, tak jak tutaj na koniec wymieniłeś, dbały o swoją równowagę. Tak? Dlaczego to jest w ogóle istotne dla Ciebie, żeby Twoi współpracownicy zachowywali taką równowagę między tym, co robią dla firmy i tym, co robią poza firmą? No bo tak to trochę czytam. No wydaje mi się, że oczywiście jedną miarką jestem ja sam. Tak? Okay. Ja kiedyś w swojej długiej karierze przegiąłem to za daleko. Miałem takie wrażenie, że już nawet śnię o tym moim startupie, w którym tam różne górki i dołki się wydarzały. I jakoś mi się udało to zrozumieć i zareagować, trochę spuścić to ciśnienie. Samemu? Taka uważność przyszła od ciebie, czy coś na zewnątrz powiedziało ci, no Kasper, daj spokój, no już tak dłużej nie można. Myślę, że to było te sny o firmie. Okej. Okay. Wtedy... Podświadomość została zaangażowana, teraz będę śniła Kasprowi dla otrzeźwienia, inne rzeczy mu podam. Więc właśnie śniłem o firmie i wtedy uznałem, że to jest za dużo, że ja już tyle pracuję, że nie muszę śnić o firmie. Zacząłem czytać książki przed snem i to nagle spowodowało, że te sny się skończyły i też jakby dało mi pewien taki wgląd w to, że może jednak trzeba tą równowagę jakoś bardziej budować. Wtedy też wróciłem trochę do sportów, bo miałem takie wrażenie, że to siedzenie przy komputerze nie służy mi tak dobrze. Czyli to jest trochę takie ojcowskie, Kacper. Jakby nie chcesz, żeby twoi koledzy, koleżanki w pracy trochę z takimi samymi problemami się borykali jak ty kiedyś. Ja myślę, że... No jak na ojca założyciela przystało. Tak, tu pewien jest taki ojcowski pewnie kawałek. Natomiast dla mnie jest oczywiste, że żeby osoba była kreatywna, zmotywowana, pełna energii, to ten wymiar czasu nie jest oczywisty. To znaczy, no, oczywiście trzeba pracować, tak? Ale czy praca 16 godzin dziennie jest lepsza niż 8? Nie jest to jasne, tak? Dlatego, że tracisz tą energię, usiłujesz coś zrobić, ale to nie idzie. Poza tym moje doświadczenie jest takie, że dobre pomysły przychodzą podczas prysznica, jak się zmywa naczynia, jak się człowiek goli. W chwilach, w których nie zajmuje się pracą, prawda? Albo nie myśli o niej tak intensywnie. Robię różne inne rzeczy. Znaczy, ja mam takie, ja bym to nazwał background thready, że tu zmywam, tu rozmawiam, a coś jeszcze mnie męczy z tej pracy i tam powoli się odwija jakaś sprężynka. I on to może spowodować, że jakby ten pomysł tam się pojawi. Więc wydaje mi się, że tak, chcę pracować z osobami, które są zaangażowane, zainteresowane i takie jakby skupione, ale to nie znaczy, że ja chcę, żeby pracowały 16 godzin dziennie. Chcę, żeby miały dobre pomysły, więc zależy mi na tym, żeby miały taką równowagę rodzinno-sportowo-pracową, intelektualną, tak w tym. Natomiast tu nie będę ojcem i nie będę mówił o 9 masz iść spać po umyciu zębów, tylko mówię, jesteś osobą pełnoletnią. Mi zależy na tym, żebyście żyli takie pełne życie, ale to wy musicie podjąć decyzję. Ale czy dochodzi tutaj do jakiegoś konfliktu interesów, kiedy trzeba jakiś projekt dowieść na określony czas i prosisz pracowników, żeby zostali trochę dłużej, nie wychodzili po 17 albo spędzili kilka godzin w weekend? To rozumiem, że to się może wydarzyć, ale dalej wracasz do tego pomysłu takiego zdrowego balansu. To się wydarza, mamy na to nazwę, to się zwykle nazywa code yellow, kiedy jest poważna sytuacja, gdzie prosimy ludzi, żeby jakby pomogli przy jakimś projekcie. Zdejmujemy z nich inne obowiązki, jak na przykład rekrutacja, tak? Czy nie biorą udziału w różnych tam spotkaniach, które zabierają czas, tylko tutaj jest taki moment, że trzeba się skupić i dowieść, bo to jest dla nas, jako dla firmy, bardzo ważne. Ale fajnie, odciążasz mimo wszystko od innych zajęć i mówisz, teraz koncentracją naszą jest to konkretne przedsięwzięcie, tak? I taki zespół, który jest w Code Yellow, ma
nadzwyczajne prawa, jak prosi o pomoc, no to też prosimy, żeby te wszystkie inne zespoły czy osoby dookoła udzielały tej pomocy, no bo to jest jakby decyzja całej firmy. Code Yellow jest jakby jest super ważnym takim wysiłkiem, gdzie zdecydowaliśmy się poddać inne rzeczy po to, żeby to zrobić. I to się zdarza w miarę regularnie, no, że jest taki, że tak powiem, spręż, tak? Natomiast to też ma początek i koniec, tak? Gdzie mówimy, dobra, tu was prosimy o pomoc, jak zorganizujcie swoje życie, to może zająć 3 dni, ale raczej 2-3 tygodnie, tak? Ze swoim zespołem ustalcie, kto może pracować w sobotę, kto nie może i czy to jest potrzebne. Może nie jest potrzebne, ale czasem jest potrzebne. Natomiast dojedziemy, pójdziemy na piwo na Polach Mokotowskich, zakończymy to, uśmiechniemy się, jakoś tam się rozliczymy w takich sytuacjach, tak, ludzie sobie odbiorą jakieś dni, jeśli pracowali w sobotę czy coś w tym stylu. Tak więc. Ale to jest fajne. Ja to zabieram dla siebie, dobra? Proszę bardzo. Czy te alerty mają też inne kolory? Pomarańczowy, czerwony? Tak może się zdarzyć, że trzeba inny kod wprowadzić w życie? My to też ściągnęliśmy z Google'a. Mhm. Google był świetną taką szkołą różnych rzeczy organizacyjnych. W Google był jeszcze Code Red. To jest skopiowane z jakichś takich medycznych, czy takich, no jakichś takich amerykańskich, szpitalnych takich procesów, czy właśnie jak są jakieś tam takie nieszczęścia, jakieś powodzie czy coś, no to oni tam jakieś mają właśnie kolory na to. Code Red w skrócie to jest, nie wychodzimy z pracy, dopóki nie zostanie to rozwiązane. Wszystko się wali, sytuację. Musimy siedzieć i tutaj nie. To nam się chyba nie zdarzyło, czy prawie nie zdarzyło. Nie życzę ci tego, broń Boże. Jak na inżyniera, świetnie wychodzi ci znajdowanie partnerów finansowych do dalszego rozwoju spółki. Chapeau bas. W 2020 roku pozyskujecie 33 miliony złotych od funduszy typu Mantarei, Koszla Ventures z Doliny Krzemowej, Hobstone Ventures z Londynu. Wtedy jeszcze nasze skromne Authentic wymieniane jest w tym roku 2020 gdzieś tam blisko Nomagic w tej samej lidze jako spółki, które pozyskują największy kapitał. No ale już 2 lata później zupełnie odjeżdżacie nami, nie pozostałym graczom na rynku. Zamykasz z sukcesem rundę A, rundę o wartości 95 milionów złotych od Almas Capital, między innymi Capnemic, DN Capital, Mantarei. Czy ty się zajmujesz relacjami z inwestorami również w tym waszym setupie? Bo to jest strasznie czasochłonne zajęcie, szczególnie kiedy tych inwestorów się ma więcej. Tak. Zajmuję się i zbieraniem pieniędzy, i relacjami z istniejącymi inwestorami. Wydaje mi się, że to jest jednak obowiązek CEO. I co w nich jest najważniejsze, Kasper? Dlaczego te rzeczy się udają w kontekście nawiązania tej relacji, powierzenia wam takiego, a nie innego kapitału i potem co trzeba robić, albo jak się to dobrze robi, żeby te relacje trwały, żeby nie kończyły się na tej rundzie inwestycyjnej, tylko żeby rzeczywiście prowadziły was do dalszego rozwoju, żeby tą wartość odbierać czy zyskiwać w kontekście tej współpracy. Wydaje mi się, że to są jakby 2 trochę inne etapy, tak? Mhm. Jeden etap to jest pozyskiwanie nowych inwestorów, gdzie trzeba ich przekonać do tego, żeby oni oddali coś, co i tak chcą oddać, czyli pieniądze przeznaczone na inwestycje, tylko żeby zainwestowali je w nas, tak? Czyli takie przekonanie do tego, że ta nasza wizja, umiejętności, potencjał, który mamy, czy produkty, które żeśmy zbudowali, że to jest to, co pozwoli nam zbudować dużą firmę, która będzie sukcesem, będzie numerem 1 na rynku, czy jakby, no, jakbyśmy tam tego sukcesu nie mierzyli. Na koniec ci inwestorzy, oni oczywiście chcą wyjąć pieniądze, dużo więcej niż włożyli. To jest taki trochę etap czarowania, przekonywania. Oni poznają wiele osób, więc ten element osobisty wydaje mi się, że też jest ważny. Na tym drugim etapie, jak oni już zainwestowali pieniądze, no to wydaje mi się, tutaj są oczywiście różne strategie. Moja jest taka, że budowanie zaufania, mówienie, jak te rzeczy rzeczywiście się rozwijają. Ważne jest również słuchanie ich feedbacku, tego, co oni mówią.
i nie tylko słuchanie, ale... O to chciałem zapytać, czy ale, również wprowadzanie w życie tych analizowanie, tak? Czy my rzeczywiście chcemy to zrobić, czy nie? To jest takie miejsce, gdzie trzeba to jakby zrównoważyć. Nie każda porada, którą inwestor wrzuci, ma sens, ale oni jednak mają spore doświadczenia, widzieli wiele firm, widzieli te firmy. My się wciąż uczymy, jesteśmy na jakimś tam etapie, chcemy dojść dalej. Oni x firm widzieli, które przeszły tą drogę właśnie dalej, więc to jest jakby wartościowe. Spotykamy się kwartalnie na board meetings, czyli spotkaniach Rady Nadzorczej. Natomiast wiem, że niektórzy CEO spędzają dużo czasu ze swoimi inwestorami. Ja staram się spędzać mnóstwo czasu na firmie, więc te spotkania Rady Nadzorczej są takim dobrym triggerem. No jeśli coś się dzieje i z niektórymi takimi bardziej zainteresowanymi inwestorami, to częściej się spotykamy, opowiadamy. Wysyłamy newsletter taki dla inwestorów co miesiąc, który podaje te takie jakby podstawowe dane, więc oni... informacje, tak. To są też zajęci ludzie, więc niektórzy z nich mają inny udział, jakby bardziej chcą uczestniczyć na jakimś tam etapie, inni mniej. Niektórzy już jakby zainwestowali, tylko czekają na rezultat, inni jeszcze czują, że budują tą firmę razem z nami. Czy mogę zapytać, przy takiej ilości inwestorów i takich środkach masz jeszcze kontrolę nad spółką razem ze swoimi co-founderami? No ja uważam, że mam kontrolę, dlatego że te osoby zaangażowane, zdeterminowane, które rozumieją ten biznes i go prowadzą, no jakby mają kontrolę. Teraz, czy oni nas w jakiejś sytuacji mogą przegłosować? Tak, no oni kupują preferred shares, my jako założyciele mamy common shares i oni mają różne tam nadzwyczajne prawa, które powodują, że mogą nam nie pozwolić sprzedać firmy, to oni podejmują decyzję, od kogo kolejnego weźmiemy pieniądze i tak dalej. No tam jest, to jest pewna taka równowaga. Natomiast to, co jest zapisane w tych 100-stronicowych umowach, to się, bo te dokumenty spółki na koniec są bardzo skomplikowane, to się jakby rzadko realizuje. To się realizuje w sytuacji konfliktu. Krytycznych. Takich, tak. A oczywiście do tego nie chcemy doprowadzać. Dotychczas nie mieliśmy tak, że musieliśmy jakby głosować i te punkty jakoś tam ważyły, tylko jakby przekonywaliśmy tych naszych inwestorów do tego, że taki jest nasz plan, słuchaliśmy ich feedbacku i postępowaliśmy jakby w zgodzie, więc mam nadzieję, że dalej będziemy tak postępować, chociaż czytając różne książki o amerykańskich startupach, no tam te wojny w Radzie Nadzorczej zdarzają się i to też jakby trzeba wiedzieć, co się ma wpisane w te papiery, no. Trzymam kciuki oczywiście, żebyś nie musiał przeżywać tych czarnych scenariuszy absolutnie, tylko od czasu do czasu czytać o nich w innych pozycjach. Sztuczna inteligencja i to machine learning tutaj, który wskazujesz już kilkukrotnie w swoich wypowiedziach, no bardzo was zajmują teraz, jak czytam. One pozwolą na identyfikację pewnych anomalii w pracy waszych robotów chociażby, prawda? Mhm. Te systemy mają wyłapywać te błędy. To jest ta przyszłość, to jest też ten kierunek, który nadal będziecie intensywnie rozwijać, czy z perspektywy technologii tworzą się jakieś inne jeszcze możliwości dla takiej firmy jak twoja? No myślę, że naszym takim podstawowym zadaniem jest to, żeby te roboty dobrze działały. I tutaj używamy trochę klasycznych technologii, ale coraz więcej używamy tych technologii machine learningowych, które powiedzą robotowi, co powinien podnosić, czy powinien próbować to podnosić, którym narzędziem powinien podnosić, jakie tam kolejne czynności wykonać z tym przedmiotem. Ta część dotycząca anomalii jest super ciekawa. Wydaje mi się, że to nas może z tego rynku tylko naszych robotów również przenieść do jakichś szerszych zastosowań. To jest technologia, gdzie te sieci neuronowe patrzą na wideo w czasie rzeczywistym i mówią, czy ta akcja, która tutaj została przeprowadzona przez robota, zakończyła się sukcesem, czy nie. Czy ona w jakiś sposób jest, wymaga atencji człowieka po to, żeby zweryfikować. Mamy też do tego przyklejony system zdalnej opieki nad robotami,
który pozwala rozwiązywać część z tych problemów, które ten automatyczny system wykrył. Więc to wszystko jest razem ciekawe. Wydaje mi się, no, że próbujemy budować taki pakiet, który spowoduje, że potrafimy wdrażać roboty, które wykonują powtarzalną pracę. Dziś jesteśmy skupieni na kilku use case'ach dla tych magazynów logistycznych, ale mam nadzieję, że trochę ten nasz horyzont pracy ludzkiej, którą automatyzujemy, będzie się poszerzał, więc to są jakby narzędzia do tego, żeby budować kolejne produkty. Super. Myślę, że nasi słuchacze i widzowie nieraz o Tobie pomyślą, odbierając jakąś paczkę na przykład od kuriera czy z paczkomatu i wtedy sobie pomyślą, a jak to tam było z tą paczką, jak ona była selekcjonowana, pakowana, jak ten produkt był tam wkładany i czy to zrobił Richard, czy nie, jeszcze ciągle człowiek. Mamy takie dwa obowiązkowe punkty w każdej rozmowie i poproszę Cię też, żebyś odpowiedział na te pytania dwa. Chciałbym szczególnie poznać Twoją perspektywę, bo Ty w tej Dolinie Krzemowej byłeś w Stanach Zjednoczonych, między innymi pracowałeś też w Niemczech. Czy Polska ma szansę stać się drugą Doliną Krzemową, co najmniej Europy? Czy to jest właściwa teza, którą tutaj lansuję? Jaka jest Twoja perspektywa? No, Dolina Krzemowa jest takim bardzo szczególnym miejscem na świecie, które dzisiaj jakby wyróżnia się dwoma elementami. Dwa fantastyczne uniwersytety, Berkeley i Stanford, z których ci młodzi ludzie przychodzą do pracy, którzy mają świetnych profesorów, to takie no, na przykład w uczeniu maszynowym wiodące miejsce na świecie. To jest jakby jeden element. To takie inkubatory, prawda, które... Inkubatory, ale to też jest jakby ta różnica pomiędzy technologią stosowaną, a taką technologią podstawową, yes. Tak? Więc taki na tych uniwersytetach są prowadzone no, na przykład w obszarze sztucznej inteligencji rzeczy, które są niepraktyczne, ale posuwają naszą wiedzę, naszą naukę do przodu. A one w pewnym momencie stają się praktyczne, tak? To jest to takie przejście właśnie ze świata akademickiego do świata komercyjnego, który w Kalifornii czy tam w Dolinie Krzemowej odbywa się bardzo dobrze. Ten człowiek, który napisał publikację, która zaczęła moją podróż z robotami, właśnie odszedł z Berkeley, założył firmę i byłem tam odwiedzić, jest też polski współzałożyciel tej firmy, odwiedzić ich w San Francisco. No siedzą i kodują, tak? I budują firmę, która oni w tej pierwszej rundzie zbierania pieniędzy seed zebrali 70 milionów dolarów. Więc to jest jakby... Tak, no bo jest do odniesienia jakieś. Tak, bo jakby wiadomo, że oni też w tej firmie robią taki dość podstawowy research, znaczy, że to się bardzo szybko nie skończy, nie zamieni się natychmiast w produkt jutro, ale z drugiej strony technologia wydaje się być niezwykle obiecująca. Więc jednym elementem jest to przejście pomiędzy światem akademickim a tym komercyjnym, a drugim elementem jest to, że tych firm technologicznych tam było dużo i są ludzie, można zatrudnić ludzi, jest duży przepływ ludzi, którzy pracowali 5 lat, 10, 20, 25, 30, 35 nad czymś. W tym ekosystemie, ale oni są specjalistami od płyt głównych, od dysków twardych, od technologii półprzewodnikowej, od software'u, od systemów rozproszonych, od systemów robotycznych, zapewne od systemów militarnych i tak dalej. Tak? Więc to powoduje, że łatwo się buduje nowe firmy, tak? Bo jeśli ja otwieram firmę to i wiem, co chcę zrobić, to jestem w stanie znaleźć i przyciągnąć do siebie ludzi z bardzo szerokim, bardzo różnorodnym doświadczeniem. Więc teraz patrząc na Polskę, mamy dobre uniwersytety, mamy dobrze wykształconych młodych ludzi. Z czasem dzisiaj myślę, że mamy już sporo osób doświadczonych, w szczególności w tym obszarze no, software'u powiedzmy, tak, których można wyciągnąć z Google'a albo z NVIDII, albo tam no, z różnych ciekawych miejsc, tak, które w Polsce są i są od lat. Więc jakby to doświadczenie techniczne już istnieje. Ono nie jest tak szerokie jak w tej Dolinie Krzemowej, bo tu ludzi od półprzewodników nie mamy. No ale okej, no to takich startupów pewnie za dużo nie będzie. Ludzi od uczenia maszynowego jest coraz więcej. Tak? To rośnie w Dolinie Krzemowej, rośnie też tutaj, więc pod tym względem jest okej. Wydaje mi się, że jeszcze brakuje takich przykładów.
Bo jeszcze jeden element to jest poziom ambicji ludzi w Dolinie Krzemowej, którzy przychodzą i mówią, ja tu przyjdę i zbuduję Ubera, dajcie mi na to kupę kasy. I jeszcze ta kasa, dokładnie. I inwestorów, którzy to dają. Więc wydaje mi się, że w Polsce dzisiaj trochę bardziej brakuje tych takich osób, które podejmą ryzyko i powiedzą, dobra, ja to chcę zrobić, zmienić świat, nie tylko w Polsce, ale na jakieś globalne rozwiązanie zbudować. Pieniądze myślę, że się znajdują. To wymaga pracy i sprytu, tak? Powiedzmy, waluacje spółek w Polsce są inne niż w Niemczech, są inne niż w Londynie, są inne niż w Dolinie Krzemowej, ale to nie znaczy, że tej drogi nie daje się jakoś przejść. Znaczy, jesteśmy na dobrej ścieżce, jeszcze być może kilka lat musi upłynąć, ale tak wnoszę po tym, co mówisz. Ja jestem optymistą, że tu powstanie trochę fajnych firm. Tak, no, mam nadzieję, że będą dobre przykłady sukcesów. Czy jesteś, Kacper, takim przykładem, czy jeszcze za wcześnie? Jeszcze za wcześnie. Myślę, że bardziej firmy, które już mają prawdziwy biznes, jak Authenti, Doc Planery. To kiedy mam cię zaprosić? Za ile lat, żebyś tutaj usiadł i powiedział, rozmawiamy już, tak, to jest ten sukces. Jestem może unicornem już, albo... Za dwa lata. Zapamiętamy to, zapisuję w kalendarzu. No i drugie takie pytanie... W dużym stopniu już odpowiadałeś na to pytanie w trakcie tej naszej rozmowy, ale też bardzo charakterystyczne i potrzebne nam, przedsiębiorcom, czy tym, którzy będą oglądać tą naszą rozmowę. My nie chcemy ich zniechęcać do przedsiębiorczości. My chcemy powiedzieć, że są pewne ryzyka czy rekomendacje mają moi goście, by to robienie biznesu było łatwiejsze. Więc gdybyś miał taką jedną, dwie od siebie przekazać naszym widzom, słuchaczom, to o czym powinni jako przedsiębiorcy pamiętać, żeby właśnie mitygować te ryzyka, by się koncentrować na tym, co ważne i z sukcesem realizować swoje projekty? No nie wiem, jak jedną czy dwie porady wybrać. To jest jakby bycie przedsiębiorcą czy założycielem, to jest mnóstwo różnych trudności, przez które trzeba przejść. Okej. Trzeba się do tego już mentalnie, więc na samym początku przygotować, tak? Wydaje mi się, to co było jakby dla mnie ważne, to jest takie pytanie, które ja czasem dostaję. Jak dajesz sobie radę z odpowiedzialnością za te miliony dolarów, które dostałeś? Tutaj musisz dowieźć ten, tak jest, super, ten projekt. I co odpowiadasz wtedy? I ja wtedy odpowiadam, że ja gram w pewną grę. Grę o znanych zasadach. Ja inwestuję swoje życie, ciężką pracę, skupienie, wszystko co potrafię na tej firmie. Z drugiej strony chodzę do inwestorów, wyciągam rękę po pieniądze, biorę te pieniądze i najlepiej jak umiem, to realizuję. Natomiast ci nasi inwestorzy też grają w grę, tak? Oni grają w taką grę, że znajdują powiedzmy 10 startupów i wiedzą, że dwóm z tych startupów to się uda tak naprawdę. Kolejnych 5 jakoś tak przetrwa, a inne umrą. Może nawet te proporcje są takie, że więcej, przynajmniej na wczesnych etapach, więcej z tych startupów umrze. Więc ja jako firma, może nie powinienem tego robić, ale mówić, ale ja jako firma czy jako przedsiębiorca nie boję się, że moja firma umrze. Oczywiście, to jest jakby to jest ryzyko, które podejmuję w ogóle, kiedy zaczynam na ten temat myśleć i kiedy podejmuję to wyzwanie. Natomiast... Nie myślisz o negatywnych scenariuszach, nie paraliżuje cię to. Jesteś zorientowany i skupiony na tym, co trzeba tak, zrobić. Nie paraliżuje mnie to. Ale też przechodząc przez ten upadek firmy kiedyś, no wiem, że gdyby to się wydarzyło, oczywiście to nie jest moim celem. I, tak. To jest ta uważność już, prawda? Ta dojrzałość w tak, tym myśleniu. To nie będzie koniec mnie jako osoby. To oczywiście będzie potężny cios. Super. Jakby, bo moim celem jest to, żeby Neumagic było sukcesem, ale to nie jest koniec życia. No. Czyli mogę ten pierwszy punkt sparafrazować do takich słów, że graj w swoją grę, tylko znaj zasady tej gry, tak? Bo one często są różne też dla twoich interesariuszy, prawda? Tak, no i to emocjonalnie jest bardzo trudne, ale w tych trudnych momentach powiedzenie sobie, że okej, no to jest jakby to jest gra, no ja już więcej nie umiem, nie potrafię, może powinienem, ale, no, ale tym, kim jestem dzisiaj, to już właśnie zrobiłem wszystko, co mogłem. Super. Zapisuję w pamięci. Jakaś jeszcze druga rekomendacja, bo może co ukształtowało cię, co doprowadziło ciebie, Kacpra, tutaj do tego momentu twojego życia?
Jaka umiejętność, jaka cecha? Myślę, że... Pracowitość, to już słyszeliśmy. Myślę, że ciekawość. Ciekawość. Tak, taka otwartość na nowe rzeczy, chęć spróbowania nowych rzeczy. Właśnie nie banie się tego, żeby spróbować, żeby zaryzykować. Nie banie się tego, żeby odłożyć pracę w korporacji, która wciąż cieszy się szacunkiem. I myślę, że jeden z moich kumpli kiedyś mi powiedział, że na moim nagrobku powinno być napisane Died Trying. To jest chyba trochę to, ale druga rzecz, która nie jest... Nie biorę jej tak do końca, ale jest taki element we mnie never give up, tak? Czyli no dobra, no jak coś zacząłeś, znaczy nie poddawaj się temu, że są przeciwności, no będą przeciwności, muszą być przeciwności. To jest tak jak żeglowanie pod wiatr, no będzie bujało, będzie przechylało, będzie chlapało, będzie nieprzyjemnie, ale my tam płyniemy, no to tak jakby musi być. A jeśli porzucisz ten koncept i zaangażujesz się w jakiś inny, to i tam będziesz przeżywał podobne wyzwania, prawda? Więc one są nieuniknione. Tak, więc takie ścieranie się z tymi przeciwnościami to jest część ludzkiego życia i no to tak. Super, ja jeszcze zabieram dla siebie ten yellow alert. Code yellow. Code yellow, dokładnie, tak. Tak. Kacper, a z czego jesteś najbardziej dumny w swoim życiu jak do tej pory? Z dzieci. Super. Wyrosły na... dorosłe, odpowiedzialne, fajne osoby, z którymi z przyjemnością spędzam czas. Czyli na partnerskich. Dzieci były najważniejszym twoim projektem jak do tej pory w życiu? Czy są ciągle? No, chyba tak. A potem zaraz No Magic. Potem różne projekty, które w życiu mi się zdarzały. No, różne rzeczy niestety fascynują mnie i przyciągają uwagę. Niestety? No myślę, że dla rodziny czasem niestety, okay. No bo to nie jest niepodzielna uwaga na nich, ale myślę, że też akceptują mnie trochę takim, jakim jestem. To ważne, żeby rodzina kibicowała cię, wspierała cię, prawda, w tym, co robisz. A gdybyś nie był przedsiębiorcą, to kim byś był? Naukowcem chyba. Okej. Okay. To studiowanie fizyki było niezwykle ciekawe i na pewnym etapie myślę, że się serio zastanawiałem, czy robić doktorat i pozostać przy tej fizyce. To, czym się zajmowałem, to była fizyka cząstek wysokich energii i jak ja kończyłem studia, to perspektywa była taka, że będziemy budowali LHC, Large Hadron Collider w tym centrum CERN w Genewie przez następne 20 lat. Ja tak pomyślałem, jeju, 20 lat to strasznie długo. Tak? Ja bym tak coś chciał szybciej, żeby były jakieś efekty. No są różne efekty z tego CERN-u, ale ja się cieszę, że wybrałem inną drogę. I jesteś teraz osobą spełnioną? Ja zawsze bym chciał więcej. Dziękuję za wizytę w studio, to były świetnie opowiedziane historie. Dzięki, Tomku. Gratuluję Ci wyboru. Ten czas spędzony z nami to była świetna inwestycja. Jeśli udało Ci się zabrać z tego odcinka choć jedną ideę lub rekomendację, dzięki której Ty i Twój biznes staniecie się lepsi, będę super szczęśliwy. Wierzę, że Polska może być kolejną Doliną Krzemową, co najmniej Europy, a Ty możesz rozwijać dobry, wartościowy biznes, wpływając na życie milionów. Jeśli się ze mną zgadzasz, polub podcast Biznes bez lukru lub podeślij ten odcinek komuś, na kim Ci naprawdę zależy. Dziękuję. Do zobaczenia wkrótce. Partnerem audycji była firma Authenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online.